Cześć! W dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat transportu oraz odpowiemy na najczęściej zadawane pytania. Co musisz wiedzieć przy zamawianiu transportu? Po pierwsze, czy istnieje możliwość wjazdu większym zestawem niskopodwoziowym, bądź czy potrzebny jest mniejszy samochód? Po drugie, możliwości rozładunkowe, ponieważ istnieje możliwość rozładunku bezpośrednio na rampie hali magazynowej, logistycznej, bądź też innych. Po trzecie, ważna informacja, czy jest to utwardzone podłoże. Jak wygląda dostawa podnośnika? Po dojechaniu na miejsce dostawy wskazane przez klienta rozpoczynamy od odpięcia podnośnika oraz samego rozładunku. Następnie dokonujemy oględzin takich jak sprawdzenie stanu ogumienia, stanu paliwa oraz sprawdzenie wszystkich funkcji podnośnika. Kolejno dokonujemy dokumentacji zdjęciowej oraz przechodzimy do wypisania protokołu zdawczo-odbiorczego, który występuje w dwóch egzemplarzach. Jeden dla nas, drugi dla klienta, który uchroni Ciebie oraz nas przed wszelkimi niejasnościami. Jaki jest koszt transportu? Najważniejszą rzeczą wpływającą na koszt transportu jest to, jaki dystans mamy do pokonania podczas dostawy podnośnika. Kolejnymi czynnikami, które wpływają na cenę, są to m.in. ciężar oraz rodzaj podnośnika, który zależy od tego, jakim samochodem zostanie on dostarczony, czy wcześniej wspomnianym zestawem niskopodwoziowym, bądź też mniejszym autem. Szczegółowy koszt transportu zostanie Ci podany podczas składania oferty. Wielu klientów zadaje nam pytanie, czy mogą odebrać samemu podnośnik. Oczywiście taka możliwość istnieje, lecz musisz pamiętać o kilku ważnych kwestiach, takich jak: czy posiadasz najazdy oraz wciągarkę elektryczną, bez której niektóre podnośniki nie wjadą samemu na platformę, oraz czy Twoje auto spełnia dopuszczalną ładowność dla transportu danego podnośnika. Pamiętaj również o posiadaniu ubezpieczenia OCP, czyli odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, bądź ubezpieczenia cargo. W przypadku odbioru podnośnika na przyczepie sprawdź, czy Twój samochód wraz z przyczepą nie przekroczy dopuszczalnej masy określonej w dowodzie rejestracyjnym. Po zakończonym okresie wynajmu pamiętaj o tym, aby w przypadku podnośników elektrycznych zostawić go naładowanego oraz w przypadku podnośników spalinowych zostawić taką samą ilość paliwa, jaką otrzymałeś w dniu dostawy, ponieważ jeżeli zostawisz na minimum, może nam to przysporzyć problemów w postaci zapowietrzenia układu podczas wjazdu na platformę. Pamiętaj o tym, żeby zwrócić go w takim stanie, jakim otrzymałeś, czyli niepobrudzony, oraz jeżeli zdarzyło Ci się coś uszkodzić, zgłoś to przy odbiorze. Jesteś w roli głównej teraz? Tak. Jesteś na głośno mówiącym, także wiesz. Pomalowałeś chociaż się?